gości u nas Anita Włodarczyk, nie tak dawno była Zosia Klepacka. No my się bardzo cieszymy, że gwiazdy polskiego sportu odwiedzają kemping Małe Morze i odwiedzają Władysławowo, że Zosia Klepacka tutaj robi pierwsze kroki w nowej dyscyplinie, jaką jest kitesurfing, a Anita Włodarczyk, którą kojarzymy z rzutu młotem, tu czyni swoje pierwsze kroki na desce. To potwierdza, że Władysławowo cieszy się zasłużoną renomą. Zawsze chcemy, żeby ci goście, którzy odwiedzają kemping na nasze zaproszenie, mogli zrobić coś dla naszego środowiska, dla mieszkańców naszej gminy. Zosia Klepacka spotkała się z młodzieżą, która się uczyła surfingu, wręczyła odznaki młodym ratownikom WOPR-u. Anitę Włodarczyk poprosiliśmy o spotkanie z uczniami naszej podstawówki i gimnazjum, żeby trochę porozmawiała z nimi o sporcie i może zaraziła ich trochę bakcylem uprawiania sportu w każdej możliwej dziedzinie.